Rutyna Andrew Hubermana jest jedną z najbardziej wymagających i morderczych rutyn, jakie kiedykolwiek istniały. Wielu twórców na YouTubie próbowało podejmować jej próby wdrożenia, niestety większość z nich poddaje się już po kilku dniach. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo wymagająca. Wstajesz codziennie o 5 rano, biegasz, chodzisz na siłownię, bierzesz zimne prysznice i nie jesz nic do godziny 12. Ja natomiast wdrożyłem i utrzymuję tę rutynę od ponad 6 lat i w tym odcinku opowiem Ci, jak wpłynęła na moje ciało, na moją psychikę i tym samym na moje życie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli kliknąłeś na to wideo, to z pewnością wiesz, kim jest Andrew Huberman. To jeden z najbardziej znanych i wpływowych neurobiologów, profesor ze Stanfordu i osoba, która ostatnio bardzo mocno popularyzuje neurobiologię, jak na podstawie tej fascynującej nauki poprawić nasze życie. Nudy! Andrew w ostatnim czasie bardzo mocno przyciągnął uwagę mediów społecznościowych oraz społeczności naukowej. Jego rewolucyjna rutyna zdobyła uznanie na całym świecie, przyciągając uwagę mediów oraz entuzjastów zdrowego stylu życia. Ja stosuję ją obecnie od ponad 6 lat, i dzisiaj przeprowadzę Cię przez nią krok po kroku i pokażę poszczególne elementy oraz jak one działają na Twoje ciało, na Twój mózg i na Twoje życie. Jednak zanim to zrobimy, najpierw chciałbym Cię zabrać do 2017 roku, gdzie zacząłem stopniowo wdrażać tę rutynę. Rok 2017. Praca od świtu do nocy na siłowni po kilkanaście godzin dziennie. Brak czasu dla siebie. Ciągły pośpiech, gonitwa i presja. Późne chodzenie spać i pobudzanie się kawami i energetykami przez cały dzień. Awaria organizmu, choroby takie jak insulinooporność, hipoglikemia reaktywna, stany zapalne jelit, przeciekające jelita, wypalenie nadnerczy i depresja. Beznadziejne samopoczucie, zjazdy energetyczne w ciągu dnia, senność, zmęczenie, obniżenie nastroju, problemy z pamięcią, z koncentracją, mgła mózgowa, totalne dno. Próbowałem w tamtym okresie szukać pomocy u lekarzy, ale jedyne to, co słyszałem, to proszę się zdrowo odżywiać, jeść 5 posiłków dziennie, co 3 godziny i regularnie uprawiać aktywność fizyczną. Moje życie wtedy było na tyle beznadziejne, że nie miałem innego wyjścia, jak po prostu spróbować czegoś niestandardowego. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć rozwiązanie. Wtedy zacząłem eksperymentować z innym podejściem, słuchając podcastów z amerykańskimi lekarzami, czytając książki z neurobiologii, epigenetyki, medycyny integralnej oraz psychoneuroimmunologii. Zacząłem to wszystko również łączyć z biohackingiem, czyli hakowaniem organizmu i po drodze trafiłem na Andrew Hubermana i zacząłem wdrażać jego pojedyncze metody. Rutyna ta pomogła mi poprawić działanie mojej gospodarki hormonalnej oraz pracy mózgu, dzięki czemu ruszyłem z miejsca i zacząłem znajdować rozwiązania wyzwań, z którymi się ówcześnie mierzyłem. Teraz mamy 2024 rok, a ja czuję się wspaniale. Mam doskonałe zdrowie oraz wysportowaną sylwetkę. Wyrwałem się z pracy na etacie po kilkanaście godzin dziennie od świtu do nocy. 3. Stałem się niezależny finansowo. 4. Zyskałem czas dla siebie na odpoczynek, regenerację, swoje pasje oraz podróże po świecie. Pracuję mniej, zarabiam więcej. 5. Wyprowadziłem się z Polski i teraz mieszkam na rajskiej wyspie w Tajlandii. Dziś przejdziemy sobie krok po kroku przez wszystkie elementy porannej rutyny Andrew Hubermana i opowiem Ci, jak wpływają na działanie Twojego organizmu oraz Twojego mózgu. A więc tak, moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą Andrew Huberman rekomenduje, to żebyś codziennie rano wstawał wcześnie rano. Andrew osobiście wstaje między godziną 5.30 a 6.30 i on to uzasadnia, że im wcześniej wstaniesz, tym będziesz miał dłuższy dzień i będziesz mógł być bardziej produktywny. Proste. 2. Zapisuj godzinę, o której wstajesz oraz swój stan emocjonalny. To jest bardzo fajny nawyk, który pozwala Ci monitorować swoje samopoczucie oraz czynności, które wykonywałeś poprzedniego dnia wieczorem. I teraz zobacz. Andrew bardzo często mówi tak, że fundamentem tej rutyny, którą ja tutaj Ci dzisiaj prezentuję, jest sen i nocna regeneracja. Bo jeżeli słabo śpisz, nie masz wieczornej rutyny i popełniasz kilka błędów, to przez to kolejnego dnia masz o wiele słabszą produktywność i efektywność działań, więc wszystko idzie jak po grudzie. 3. Nie dotykaj telefonu, czyli zakaz social mediów, internetów, WhatsAppów, Facebooków, TikToków, wiadomości, maili, newsów, czegokolwiek, żeby nie psuć swojego mózgu i nie wpływać negatywnie na układ dopaminowy, czyli układ nagrody, który odpowiada za to, czy potrafisz się zmotywować do działania, czy potrafisz kontynuować realizację swoich celów, czy być może poddajesz się w trakcie i odpuszczasz. Bo jeżeli masz rozregulowany układ dopaminowy, to nie dziw się, że nic ci się nie chce zrobić i masz słabe rezultaty. Jak jeżeli wstajesz rano i bierzesz telefon, przeglądasz Facebooka, Instagrama, wiesz, TikToka, czy jakieś tam wiadomości, oglądasz jakieś inne bzdury, to ci podnosi nienaturalnie poziom dopaminy,
a ty jeszcze nic nie zrobiłeś fizycznie, ani też za bardzo mentalnie się nie zaangażowałeś, więc potem nie masz motywacji, żeby wykonywać trudne czynności. 4. Kolejna restrykcja. Uwaga, znienawidzicie go. Kawę wypij co najmniej 90 minut albo 120 minut po przebudzeniu. Co? I teraz, moi drodzy, to może się wydawać szokującą radą, ale uwierzcie mi, jest to jedna z lepszych rzeczy, których nauczyłem się lata temu od Andrew Hubermana. I teraz dlaczego? Wyobraź sobie, że w momencie, kiedy budzisz się rano i wstajesz, czujesz się taki zaspany, jeszcze byś poleżał, oczka masz sklejone, to dlatego, że twoja gospodarka hormonalna jest w odpowiedniej konfiguracji. Co to znaczy? Masz nadal podniesiony poziom melatoniny, czyli hormonu snu. Jeżeli na przykład wieczorem wystawiasz się na ekspozycję światła niebieskiego z smartfonów, telewizora czy komputera, to zaburza twój rytm dobowy, produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, i ona się po prostu przesuwa. Później się zaczyna uwalniać, tak? I tym samym rano jak wstajesz, to ona nie spada, nie jest nisko, tylko jest nadal podniesiona. Przez to po prostu mięśnie są rozluźnione, oczy są sklejone, a ty nie masz siły wstać. 2. Przez to, że melatonina się przesuwa na później, również zmienia się twój cykl dobowy kortyzolu, czyli hormonu stresu, który odpowiada za dawanie ci energii i napędu do działania. Czyli jeżeli rano jesteś zamulony, to dlatego, że masz zbyt niski poziom kortyzolu, który naturalnie ciebie budzi i daje ci motywacji i energii do działania. 3. Podniesiony poziom adenozyny. Teraz, co to jest adenozyna? Adenozyna jest to taki hormon, który sygnalizuje twojemu ciału, że pora odpocząć, jesteś zmęczony i najlepiej się zdrzemnąć. Jeżeli rano masz podniesiony poziom adenozyny, to czujesz się taki ospały i zmęczony. I teraz, na jakiej zasadzie działa kawa? W zasadzie kofeina w kawie zawarta. W momencie, kiedy kofeina znajduje się w twoim krwiobiegu, zaczyna w mózgu blokować receptory adenozyny. Co to oznacza, że blokować? Czyli hormon, który wzrasta po to, żeby dać sygnał ciału, że jest zmęczony i musisz odpocząć, ona nagle blokuje na tym samym poziomie. I teraz, jeżeli rano wstałeś, to jeszcze masz nadal podniesioną tą adenozynę, masz niski poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i masz zbyt wysoki poziom melatoniny. I to nie jest najlepsza sytuacja, żeby pić kawę w tym momencie. Dlaczego? Bo jak wypijesz kawę w tym momencie, to po pierwsze utrzymasz adenozynę na takim samym poziomie, czyli ona będzie nadal w krwiobiegu podniesiona, będziesz zmęczony, chwilowo się poczujesz, tak powiem, pobudzony, ale to będzie chwilowe, i potem, kiedy kofeina przestanie działać, adenozyna wzrośnie, a ty będziesz miał popołudniowy zjazd energii. Dlatego kawę najlepiej wypić 90 minut albo 120 minut od przebudzenia. Czyli jeżeli budzisz się o 6, kawę wypij najlepiej o godzinie 8. I teraz pierwsze, co robisz po przebudzeniu, to wypij szklankę wody z dodatkiem soli albo elektrolitów. W momencie, kiedy ty śpisz, to twój mózg bardzo mocno w nocy pracuje. Dzieje się m.in. konsolidacja pamięci oraz usuwanie toksyn z mózgu. I teraz rano twoje ciało jest odwodnione. Tutaj badania naukowe pokazują, że nawet 2-3% odwodnienie już będzie pogarszało twoją pamięć, koncentrację i skupienie, więc potrzebujesz wody, żeby się nawodnić. Dodatkowo sód, który znajduje się właśnie w soli, poprawia transport składników odżywczych do mięśni, rozszerza naczynia krwionośne, i również sód, potas i magnez wpływają na neuroprzekaźnictwo, czyli komunikację twojego mózgu, tego co masz w środku tutaj, z innymi podzespołami, takimi jak tarczyca, jak nadnercza, pokazałem tutaj, tu są nadnercza niżej, jak jądra, jajniki, trzustka i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą rekomenduje Andrew Huberman, to żeby wyjść na taki 10-15-minutowy spacer, jak najszybciej, tam różnie on mówi, w tych wideo mówi różnie, czasem mówi natychmiast, czasem mówi w pierwszej godzinie od przebudzenia, wyjść na dwór, na promienie słoneczne. Najlepiej, żeby to był spacer, żeby troszeczkę się poruszać, ale mówi, że również można posiedzieć w miejscu, nie patrzeć się na słońce, ale gdzieś tam patrzeć w jakiś punkt, żeby wystawić swoje oczy na promienie słoneczne, ponieważ to pomaga nam zestartować rytm dobowy, pobudza podniesienie poziomu kortyzolu, czy pamiętasz tego hormonu, który rano jest zbyt nisko, jeżeli nie masz wieczornej rutyny i słabo śpisz, więc słońce pobudza kortyzol, dodaje energii, podobnie aktywność fizyczna lub ćwiczenie. Cześć moi drodzy, ja właśnie powolutku zbliżam się do końca 4. kroku porannej rutyny Andrew Hubermana, która polega na tym, żeby wyjść na dwór, dać się złapać płomieniom, żeby dać się złapać słońcu, czyli poranna ekspozycja na słońce, która po pierwsze restartuje rytm dobowy, czyli
momencie, kiedy rano wystawiasz się na ekspozycję światła, nawet jak są chmury, to też jest ok, bo te fotony nadal docierają do twojego oka i też do twojej skóry, dlatego jestem bez koszulki. Startuje ci to zegar biologiczny i 16 godzin od tego momentu twój organizm zacznie produkować melatoninę, czyli hormon snu. To jest bardzo ważne. Następnie Andrew Huberman po takim 10-15-minutowym spacerze wraca i przez 90 minut pracuje w skupieniu nad jedną konkretną czynnością. I uwaga, to jest taki blok pracy bez social mediów, bez maili, bez wiadomości, po prostu tak zwana praca głęboka, deep work. Koncentrujesz się na jednym zadaniu i też bardzo często opowiada, że wykonanie takiego jednego trudnego mentalnego zadania na początku dnia od razu programuje twój mózg, tym samym ten układ nagrody, układ dopaminowy, na wykonywanie trudnych czynności. Następnie Andrew rekomenduje godzinny trening na siłowni na zmianę z treningiem aerobowym, czyli takim nazwijmy to tlenowym, czyli jednego dnia idziesz na siłkę, podnosisz ciężary, a drugiego dnia robisz jakieś cardio, czyli na przykład albo sobie robisz wiosła, albo airbike'a, albo biegasz, albo po prostu na jakimś elipniku zasuwasz tego rodzaju trening i on go rekomenduje w takim zone 2, czyli niezbyt intensywny, tak żebyś jeszcze był w stanie z drugą osobą rozmawiać, ponieważ taki trening będzie fajnie nastawiał twój organizm na cały dzień, plus będzie pomagał ci spalać tkankę tłuszczową i będzie wspierał pracę mitochondriów, czyli tych elektrowni, które produkują energię. Kolejną rzeczą, którą Andrew rekomenduje po siłowni jest albo zimny prysznic, albo tak zwany ice bath, czy cold plunge. I teraz dużo osób mówi, ale przecież ten zimny prysznic, to on tam wpływa źle na hipertrofię. Hipertrofia to jest budowa mięśni. No tak, czyli zawodowi kulturyści, czy kulturyści niekoniecznie powinni brać takiego ice buffa po treningu siłowym, czy zimny prysznic, ale jeżeli zależy ci na redukcji stanów zapalnych, czyli szybszej regeneracji, lepszej pracy mózgu i ogólnie, żebyś miał lepszy dzień i więcej energii w ciągu dnia, to ice bath albo zimny prysznic jest doskonałym rozwiązaniem. Dalej, następnym krokiem tej porannej rutyny jest na tym etapie dopiero wypicie kawy, czyli ponad 2 godziny po przebudzeniu i wtedy wypijasz kawę, kiedy jesteś rozpędzony, hormony dobrze działają i organizm podtrzymuje tą energię przez kolejne 3-4 godziny, a ty możesz pracować o wiele efektywnie w skupieniu. Kolejną rzeczą, którą Andrew Huberman stosuje, jest intermittent fasting, czyli tak zwany post okresowy. Post okresowy polega na tym, że dzielimy sobie dzień na dwie części. Pierwsza, ta większa, to jest okienko postu. Załóżmy w takiej wersji klasycznej trwa 12 godzin, czyli przez 12 godzin pościsz. I kolejne okienko, okienko żywieniowe, przez 12 godzin spożywasz pokarmy. I teraz, to jest takie 50/50. Prawdziwy post okresowy polega na tym, że mamy albo 16/8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin jedzenia, albo na przykład 18 godzin postu i 6 godzin żywienia, albo 20 godzin postu i 4 godziny żywienia. To są takie trzy najbardziej popularne modele. Co robi ten post okresowy? Po pierwsze, on optymalizuje działanie gospodarki hormonalnej, czyli twoich hormonów, na przykład dzięki temu, że stosujesz post, utrzymujesz o poranku w pierwszej części dnia wyższy poziom hormonu wzrostu. Tutaj niektóre badania naukowe pokazują, że takie dłuższe posty podnoszą nawet o 2000% hormon wzrostu, dzięki czemu masz o wiele efektywniejsze spalanie tkanki tłuszczowej i twoje ciało się szybciej regeneruje i tym samym odmładza. Drugą rzeczą jest podniesiony poziom glukagonu, czy tak zwanego hormonu szczupłości, czyli twój organizm o wiele efektywniej spala tkankę tłuszczową. Trzy, kolejną rzeczą jest tak zwana autofagia. W 2017 roku japoński naukowiec otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie autofagii, czyli procesu samonaprawy komórek. I teraz między innymi właśnie postokresowy będzie nasilał tą autofagię, czyli oczyszczanie organizmu z toksyn, naprawę oraz odmładzanie. Autofagia to jest taki darmowy gabinet odnowy biologicznej, który twój organizm potrafi robić dosłownie za darmo. Kolejną rzeczą, którą ja uwielbiam w intermittent fasting, jest podniesienie dwóch kluczowych neuroprzekaźników, czyli po pierwsze dopaminy, chęć, energia i motywacja do działania oraz noradrenaliny, skupienie, koncentracja i przywoływanie pamięci. Dzięki temu, że te dwa neuroprzekaźniki są podniesione, masz więcej energii, jesteś bardziej skoncentrowany, twój umysł jest o wiele bardziej jasny i klarowny, dzięki czemu efektywniej działasz, bo lepiej myślisz.
Więc postokresowy, rewelacyjna metoda, mamy setki badań, które potwierdzają jego skuteczność i efektywność. I następnie to, co robi Andrew, ma kolejny 90 lub 60-minutowy blok czasowy, gdzie pracuje w skupieniu, bez social mediów, bez mailu, bez interakcji z innymi ludźmi, tak zwana praca głęboka. Następnie kolejnym elementem tej rutyny jest posiłek. W przypadku Andrew jest to najczęściej owsianka, odżywka białkowa, banan i kwasy omega-3, czyli taki typowy kulturystyczny posiłek. Następnie kolejny blok pracy w skupieniu, w koncentracji, 60-90 minut i dalej wjeżdża lunch. Andrew najczęściej jest steka, warzywa, oliwę z oliwek, brazylijskie orzechy, czyli bardziej ten lunch jest taki w stylu ketogeniczny. Tak, moi drodzy, wygląda moje śniadanie warte $1 000 000. Wołowina, jajka, brokuły, papryka, pomidor, mieszanka orzechów i poranne suple. I to jest mój widok z rana. Czy z rana? Mamy godzinę 13. Także w tamtym okresie zacząłem wykonywać bardzo podobną rutynę, która stała się dla mnie takim fundamentem, a dzięki temu ruszyłem po prostu w życiu z miejsca. Dzisiaj nadal stosuję tę rutynę, ale zmodyfikowałem ją i wzbogaciłem o metody, których nauczyłem się na przestrzeni ostatnich 14 lat, bo rutyna jest krótsza, efektywniejsza i według mnie daje znacznie lepszy efekt. Dobra, to na sam początek powiem Wam, co z tej rutyny wyrzuciłem i dlaczego. Po pierwsze, pracę zaraz po przebudzeniu w tym bloku czasowym. Ja rano osobiście potrzebuję więcej czasu, żeby się rozruszać, wejść na obroty i też lubię najpierw zrobić aktywność fizyczną, czyli przepompować tą krew do mózgu i do tlenu, bo ono wiele lepiej działa niż siadać i od razu pracować, zwłaszcza w takim jednym krótkim bloku, gdzie potem mam jakieś inne aktywności, bo w momencie, kiedy ja wchodzę w ten stan flow, to szkoda mi zaraz po prostu z tego stanu wychodzić, bo tak się dobrze czuję. Mega dotlenia spacer, taki szczególnie pod górkę, dotlenia twój mózg. Im więcej świeżej krwi i tlenu dochodzi do twojego mózgu, tym lepiej on działa, czyli poprawiają się funkcje kognitywne, typu właśnie pamięć, koncentracja, skupienie i produktywność w ciągu dnia. Więc dla mnie ten spacer o poranku właśnie w świetle promieni słonecznych jest rzeczą po prostu, którą robię codziennie. Tak dobrze wpływa na moje samopoczucie i na poziom energii w ciągu dnia. No poza tym zobacz, jest taki piękny, niesamowity widok, zaraz będziemy schodzili tutaj z górki, więc to już bardzo mocno podnosi poziom dopaminy. Drugą rzeczą, którą wywaliłem, jest poranny trening siłowy. Osobiście w moim przypadku w ogóle się to nie sprawdza, ponieważ po takim treningu jestem zmęczony, czuję, że moje mięśnie są takie osłabione, mój układ nerwowy jest taki po prostu wymęczony, ja mam problemy, żeby się skoncentrować, żeby się skupić, żeby efektywnie działać, czuję to całe ciało, więc najchętniej bym się położył, a dodatkowo, jak zrobię taki trening, to jestem głodny, najczęściej po nim kiedyś jadłem węglowodany, czyli taka owsianka z białkiem, z bananem, więc po pół godziny chciało mi się spać, miałem zjazd energetyczny i zanim do siebie doszłem, to zajmowało mi to 4 godziny, więc to się totalnie u mnie nie sprawdzało. Dobra, teraz moi drodzy, opowiem Wam, jak to wygląda teraz. Ja sobie tą rutynę podzieliłem na tak zwane 3 fazy i faza pierwsza to jest 6 kroków. Pierwszy krok, wstaję wcześniej rano. U mnie to jest najczęściej między godziną 6.30 a 7. Obecnie tak sobie ustawiłem życie, że nie muszę korzystać z budzika. Wstaję generalnie, o której chcę. Automatycznie tutaj w Tajlandii u mnie się robi jasno o godzinie 6.30, więc to jest taki optymalny czas, w którym ja się generalnie budzę. Dwa, po przebudzeniu zapisuję godzinę, o której się obudziłem oraz swój stan emocjonalny, żeby to monitorować i to jest rzecz, którą zaadoptowałem sobie od Andrew. Trzy, następnie wykonuję około 20-25-minutową poranną sesję programowania podświadomości i uwalniania emocji, więc to jest po prostu dla mojego mózgu, umysłu i moich emocji dosłownie takie spa, jakby czyszczę cały swój układ nerwowy generalnie po nocy, po której i tak jest wyczyszczony. I kolejną rzeczą, którą robię, to jak skończę to programowanie podświadomości, to uwalnianie emocji, to zapisuję swoje samopoczucie, o ile poszło w górę. I na przykład dzisiaj wszedłem na poziomie takie 7,2, takie było samopoczucie, z którym się obudziłem, a po zrobieniu tej procedury miałem jakieś 8,5, czy nawet 8,7, więc zauważyłem po prostu realny wzrost i poprawę samopoczucia. Cześć moi drodzy, dzień dobry. Ja właśnie przed chwilką wstałem, automatycznie budzę się bez budzika już od wielu lat o godzinie 6.30 i teraz pierwsze co robię, założenie słuchawek i od razu odpalam nagranie dotyczące uwalniania emocji. Robię to już niezmiennie od ostatnich 4 miesięcy. To jest jedna z najnowszych rzeczy, którą tutaj dodałem. Robię zawsze rano, robię zawsze po południu i staram się robić również to wieczorem. Teraz powiem Wam, że to naprawdę fantastycznie działa. To można porównać do tego, że jak wiesz, masz tyle myśli w swojej głowie i to jest po prostu jakbyś widział taką, wiesz, autostradę zakorkowaną, wiesz, samochody jadą, po prostu jakieś karetki, policja, ludzie stoją, korki, po prostu tu się komuś
komuś popsuł samochód. To jest jeden taki wielki chaos, nie? Na tej autostradzie. Na momencie, kiedy ja rano wykonuję taką 20-minutową sesję uwalniania emocji, plus tam na koniec dokładam też programowanie podświadomości, to po prostu ta autostrada się robi pusta. No i po prostu, tak jak właśnie tutaj w tym fajnym widoczku, możesz się tym wszystkim generalnie cieszyć. Lecimy dalej, do kolejnego kroku. Dalej, czwarty krok, piję zamiast tej zwykłej wody z solą poranny eliksir z minerałami. Codziennie, moi drodzy, niezmiennie od blisko 7 lat wjeżdża poranny eliksir mocy, czyli właśnie ciepła woda, ocet jabłkowy, elektrolity, to jest taki absolutny fundament, a do tego odpowiednie mieszanki i zestawy suplementów. O tym będę wam opowiadał za jakiś czas. To jest taka moja autorska receptura z praktycznego przewodnika do wysokiej efektywności, czyli takiego mojego 12-tygodniowego programu przemiany, który pozwala ci generalnie ruszyć z miejsca i uwolnić się od tego życia na autopilocie. I teraz co w sobie ma ten poranny eliksir mocy? Po pierwsze, ciepła woda, która nawadnia organizm, to jest bardzo kluczowe. Po drugie, ona poprawia perystaltykę jelit, czyli przemieszczanie się tego pokarmu przez jelita, dzięki twój organizm lepiej trawi. Po drugie, ocet jabłkowy, który redukuje stany zapalne w układzie pokarmowym. To jest mega ważne, bo im lepiej działa twój układ pokarmowy, twoje jelita, tym lepiej działa twój mózg, bo twój mózg jest połączony z jelitami nerwem błędnym i twoje jelita są drugim mózgiem. Dalej, ocet jabłkowy reguluje mikrobiom, czyli bakterie, które zamieszkują twoje jelita, i mamy te bakterie złe, które właśnie żywią się cukrem, słodyczami, które powodują zaburzenie nastroju, depresję, i mamy bakterie dobre, które między innymi właśnie produkują serotoninę, czyli co? Hormon szczęścia. I teraz, jeżeli twoje jelita są niesprawne, czyli masz stany zapalne, masz zaburzony mikrobiom, masz deficyt enzymów trawiennych, to twój organizm nie potrafi pozyskiwać z jedzenia odpowiednich makro i mikroskładników, czyli na przykład, pamiętasz, mówiłem ci, że twój organizm produkuje, w sensie twoje jelita produkują serotoninę, czyli hormon szczęścia, a serotonina jest produkowana z tryptofanu, a tryptofan zawiera się na przykład w bananach. I teraz, jeżeli ty to jesz, a twój organizm nie potrafi pozyskać tych mikro, makro elementów, to nie potrafi wytworzyć hormonów i neuroprzekaźników, od których zależy twoje samopoczucie, więc bardzo dużo tracisz. Plus ocet jabłkowy jeszcze ma mega dużo korzyści, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Podnosi tak zwany enzym AMPK, który nasila spalanie tkanki tłuszczowej i aktywuje silniejszą termogenezę. Same korzyści. Trzecim elementem tego porannego eliksiru mocy są właśnie elektrolity. Sód, potas, magnez, trzy kluczowe, które wpływają na neuroprzekaźnictwo, czyli przekazywanie impulsów nerwowych przez twój układ nerwowy, mózg do reszty podzespołów twojego ciała. Twoje ciało dzięki temu działa lepiej. Plus elektrolity również odpowiadają za skurcze mięśni, czyli po prostu jesteś o wiele szybszy w myśleniu i w działaniu. Więc to jest poranny eliksir w takiej wersji podstawowej. Ja w wersji zaawansowanej dodaję do tego jeszcze 4 specjalne suplementy. Następnie, krok piąty, fazy pierwszej. Robię około 30, czasem 45-minutowy spacer, czyli mam właśnie poranną ekspozycję na słońce, która mi podnosi poziom kortyzolu, która wspiera produkcję serotoniny, wspiera produkcję witaminy D, plus poranny ruch dotlenia moje mięśnie i mój mózg. Im więcej tlenu we krwi, tym twoja głowa po prostu działa, umysł staje się jaśniejszy, podejmujesz lepsze decyzje i finalnie masz lepsze życie. Ja osobiście tutaj mieszkam w Tajlandii, więc wchodzę pod taką górę, tam może nie codziennie, ale średnio 3-4 razy w tygodniu, i mega mi to robi po prostu na głowę, na samopoczucie, plus też na mięśnie. Kolejną rzeczą, którą Andrew również rekomenduje, to tak zwany backwards hill walking, czyli tak naprawdę chodzenie pod górę tyłem. Teraz, moi drodzy, powolutku sobie schodzimy, więc możecie zobaczyć. To jest ten mój pik, czyli ta górka. Teraz nie będę nawet schodził tyłem, bo jest tak dosyć stromo, na filmie tego nie widać, ale nieźle daje w nogi, naprawdę. I to bardzo mocno poprawia działanie mięśni czworogłowych, dwugłowych oraz wspiera kolana, czyli twoje kolana będą zdrowsze, będą cię mniej bolały albo w ogóle cię nie będą bolały. I krokiem szóstym tej pierwszej fazy jest poranny zimny prysznic albo ice bath, więc ja od tego zaczynam dzień, to jest taki dla mnie starter. Teraz przechodzimy sobie do fazy drugiej, czyli dla mnie takiej efektywnościowej, produktywnościowej. Pierwszy krok fazy drugiej to neurokawa. Z czym jest neurokawa? Neurokawa to jest taki mój autorski model na taką podkręconą kawę, która poprawia działanie twojego mózgu, dzięki czemu ten mózg o wiele lepiej działa, masz również więcej energii, myślisz szybciej, myślisz w bardziej kreatywny, twórczy sposób, wzrasta twoja zdolność do rozwiązywania kompleksowych problemów, wzrasta również między innymi twoja inteligencja emocjonalna, bo po prostu kojarzysz szybciej fakty i umiesz znajdować rozwiązania, więc masz taki nieszablonowy, nielinearny sposób myślenia, więc jeżeli jesteś kreatywną osobą albo jesteś liderem, to neurokawa jest właśnie dla ciebie. I teraz w neurokawie, w tej wersji podstawowej, mamy takie trzy kluczowe składniki. I teraz pierwszym z nich jest tak zwana L-teanina. L-teanina
reguluje wszystkie inne neuroprzekaźniki, czyli doprowadza je do większej równowagi, dzięki czemu twoja głowa działa lepiej. Dwa, jeżeli po kawie doświadczasz takiego niepokoju, jesteś taki, wiesz, za bardzo nakręcony, że aż trudno ci skoncentrować się, to właśnie dzieje się przez to, że masz zbyt wysoki poziom adrenaliny, czyli tego neuroprzekaźnika, który odpowiada za koncentrację i skupienie, bo jeżeli on wzrośnie zbyt wysoko, to po prostu masz przegięcie i nie możesz się skoncentrować, więc L-teanina obniża, optymalizuje właśnie różne przekaźniki, w tym noradrenalinę, dzięki czemu jest ci łatwiej się skupić, łatwiej jest ci się skoncentrować, więc wzrasta twoja efektywność do działania. Plus L-teanina podnosi w mózgu neuroprzekaźnik GABA, który wycisza, relaksuje, odpręża i zwiększa zdolność do przypominania sobie rzeczy. Plus ciekawą rzeczą jest to, że badania naukowe pokazują, że L-teanina zwiększa w mózgu produkcję fal alfa. I fale alfa są związane albo z hipnozą, albo z medytacją, czyli tak, z takimi stanami relaksu i głębokiej regeneracji. Właśnie dzięki temu, że tym jednym z trzech składników neurokawy jest ta L-teanina, twój mózg działa o wiele efektywniej, wchodzi w stan alfa, czyli w stan głębokiej relaksacji i odprężenia, dzięki czemu masz większy dostęp do swojej podświadomości, bo ona się otwiera i łatwiej jest ci znajdować, wyciągać z niej pomysły, dzięki czemu jesteś o wiele bardziej efektywny, produktywny, bardziej kreatywny, szybciej rozwiązujesz problemy i masz lepsze efekty w życiu. Dalej, trzecim elementem fazy drugiej mojej porannej rutyny jest praca w trzech takich blokach deep worku po 55 minut. Osobiście sam Andrew rekomenduje około 90 minut, natomiast dla mnie to jest troszeczkę za długo. Stosuję takie trzy bloki po 55 minut z 5-minutową przerwą pomiędzy, kiedy sobie tutaj wychodzę na taras, złapię sobie trochę słońca, czy się porozciągam, czy zrobię kilka pompek, czy przysiadł, żeby się zrestartować. Plus oczywiście w tym czasie nie korzystam z telefonu, nie korzystam z social mediów, z maili, z Instagramu, z Facebooków i tak dalej. Skupiam się na pracy głębokiej, czyli pracuję nad projektami, piszę książki, tworzę programy transformacji, czyli praca, gdzie po prostu siedzę i maksymalnie wykorzystuję swój potencjał. To wszystko, moi drodzy, również odbywa się w ten deep work podczas postu okresowego, czyli intermittent fasting. I u mnie ten post okresowy trwa najczęściej do godziny 11, czyli do godziny 11 piję głównie rano ten poranny eliksir mocy, to jest jeden. Dwa, dużo wody, nawadniam się cały czas, to są około 4, nawet czasem 5 litrów dziennie. Plus neurokawka, więc to jest taki mój starter. Dopiero o godzinie 11 otwieram okienko żywieniowe eliksirem bogów z Doliny Krzemowej. Więc tak, eliksir bogów z Doliny Krzemowej, czyli to jest taka podkręcona wersja ceremonialnego kakao z dodatkiem m.in. zdrowych tłuszczy jak olej MCT, białka oraz specjalnych adaptogenów oraz grzybów medycznych, które w moim przypadku 1000 razy sprawdza się lepiej niż takie zwykłe śniadanie, już nie mówię o tych owsiankach, jaglankach, czyli węglowodanach, po których jesteś senny, zmęczony, trudno ci się skoncentrować, twój organizm wchodzi w tryb gromadzenia. Ja zauważyłem, że u mnie otwarcie okienka żywieniowego właśnie w ten sposób, czyli takim eliksirem bogów z Doliny Krzemowej, sprawdza się o wiele efektywniej i w moim przypadku to jest super, bo ja coś takiego sobie siedzę przed komputerem, popijam, to mi nie obciąża układu pokarmowego, bo bardzo często jest tak, że my coś jemy, masa krwi przechodzi do żołądka, do brzucha, na to wszystkie, na te procesy trawienne i po prostu głowa ci gorzej działa. Więc w moim przypadku ta produktywność, efektywność, jasny i klarowny umysł jest bardzo istotny, więc po prostu wybieram sobie ten eliksir bogów i dopiero po 2 godzinach jem normalny, taki stały posiłek. I też kakao ceremonialne zawiera teobraminę, czyli taki naturalny pobudzacz, który nie działa jak stymulant, ale fajnie podnosi poziom energii i poprawia funkcje kognitywne, czyli znowu twoja głowa po prostu działa lepiej. I 2 godziny po tym eliksirze bogów z Doliny Krzemowej zaczyna się faza trzecia i faza trzecia zaczyna się od śniadania wartego $1 000 000, czyli specjalny posiłek białkowo-tłuszczowo-warzywny, całkowicie również bez węglowodanów, czyli bez jakichś tam kanapek, pieczywa, ziemniaków, ryżu, makaronu, tego typu rzeczy. Odpowiedniej jakości białka, najczęściej u mnie jest taki stek albo wołowina, do tego są jajka, pewnego rodzaju warzywa, plus najczęściej jakieś orzechy, makadamia, miksy, oliwa z oliwek lub olej kokosowy. To jest taki klasyk, standard. Teraz, moi drodzy, właśnie ja siadam do śniadania wartego $1 000 000 albo miliard nawet. Ono wygląda w ten sposób, czyli mamy tak, wołowinę, paprykę, awokado, 2 jajka, do tego sobie zjem troszeczkę orzechów i jabłko. I to jest najlepsze dla mnie śniadanie o godzinie właśnie 13, jest potem pełna petarda i mega skoncentrowany umysł. Dalej, po takim śniadaniu robię sobie 2-godzinną przerwę, więc już mam, że tak powiem, pracę głęboką wykonaną wcześniej, 3-4 godziny pracy głębokiej wykonałem, więc mogę sobie na tą 2-godzinną przerwę pozwolić i w trakcie tej przerwy sobie odpoczywam, relaksuję się, regeneruję, czasem sobie pójdę na spacer, na słońce, czasem pojadę na miasto coś załatwić. Mniej więcej 1,5 godziny po tym śniadaniu robię tak zwane spa dla swojego umysłu, czyli kładę się na cold
koce na taką specjalną matę igłową. Następnie robię uwalnianie emocji, programowanie podświadomości, które mi zajmuje około tam 25 minut. I tym samym wpadam w tak zwany non-sleep, deep rest, tryb organizmu, w którym nie śpisz, ale odpoczywasz i się regenerujesz, też pamięć się konsoliduje, kiedy mózg jest w tych falach alfa. I Andrew Huberman normalnie tutaj rekomenduje jogę nidrę, czyli tak naprawdę około taka 10-15-minutowa procedura, gdzie skanujesz swoje ciało, skupiasz się na poszczególnych elementach i liczysz te elementy. I to jest spoko. Dla mnie 1000 razy efektywniejsze jest uwalnianie emocji, bo dzięki temu, że ja się relaksuję, odprężam, również pracuję z oddechem, więc aktywuję mocniej mój autonomiczny, w sensie przywspółczulny układ nerwowy, plus przepracowywuję pewnego rodzaju emocje i dla mnie to jest o wiele efektywniejsze od jogi nidry, od hipnozy, czy od takiego klasycznego programowania podświadomości. To jest prawdziwy odlot i znowu czyszczę ten swój mózg. I po takiej dwugodzinnej przerwie jestem jeszcze w pełni zregenerowany, gotowy i zasoby energetyczne mam odbudowane, żeby usiąść na kolejne 2 godziny do tego cyklu deep work i popracować już w taki bardziej lżejszy sposób, czyli właśnie jakieś maile, wiadomości, slacki, click-upy, rzeczy projektowe, gdzie nie potrzebuję już tak dużo tej energii w moim mózgu i mogę to zrobić, że tak powiem, na większym automacie. I teraz, co dla mnie, moi drodzy, jest jakby największym game changerem w całej tej rutynie? To, żeby do godziny, starałem się 13, w ogóle nie używać telefonu. No ja też używam tego telefonu do pracy. Nagrywam wam tutaj rolki, storiesy, kursy właśnie YouTube'a. Natomiast staram się nie używać żadnych komunikatorów typu tam WhatsAppów, Instagramów, Facebooków, żeby maksymalnie po prostu do tej 13 wycisnąć jak najwięcej z tego mózgu, programować ten układ nagrody, o którym ci mówiłem na początku, bo jeżeli z rana potrafisz wykonać takie trudne czynności fizyczne, dla mnie to jest akurat ten spacer pod górę tutaj, oraz umysłowe, czyli praca w skupieniu 3 razy przez 55 minut, to mój układ nerwowy już jest programowany na odroczoną gratyfikację i dzięki temu ja mam większą kontrolę nad sobą i nad swoimi automatycznymi reakcjami, bo w ten sposób trenuję swój mózg. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak ten mózg okiełznać i jak go zaprogramować, to koniecznie wpadnij do mnie na webinar, pod tym filmem poniżej znajdziesz link. Następnie, po tych 2 godzinach pracy, zjadam jakiś taki mały posiłek, tu już są jakieś węglowodany, białka i trochę tłuszczy, czasem jest, najczęściej jest jakiś właśnie owoc czy jabłko, banan, coś takiego i mniej więcej po 1,5 godziny po posiłku idę albo na trening na siłownię, czyli wykonuję trening siłowy, albo idę na trening brazylijskiego jiu-jitsu, więc to już zajmuje 1,5, czasem nawet 2 godziny, bo tam często zostaję po zajęciach. A czasem też mam wolne i wtedy pójdę najczęściej sobie na saunę, albo sobie siedzę po prostu na plaży i oglądam zachód słońca. Tam sobie zaraz usiądę, popatrzę na słoneczko jeszcze i powolutku kończymy dzień. I tutaj bardzo fajną rzecz Andrew mi sprzedał kilka lat temu, że właśnie w momencie, kiedy obserwujesz zachód słońca, to światło czerwone zaczyna wysyłać sygnał do twojego mózgu, żeby twój organizm zaczął już powolutku produkować melatoninę, czyli hormon snu. I teraz światło z ekranów komputera, telewizora czy smartfona emituje światło niebieskie, które zaburza produkcję melatoniny, tym samym zaburza produkcję innych hormonów, a melatonina jest najsilniejszym antynowotworowym hormonem. I teraz, jeżeli w nocy nie śpisz, nie regenerujesz się odpowiednio, bo po pierwsze, ta melatonina zaczyna się zbyt późno wytwarzać, to tracisz sen i jego efektywność i tym samym spierdzielasz sobie energię kolejnego dnia. Prawda jest taka, że najwięcej snu głębokiego, czyli tej najbardziej odżywczej, regenerującej fazy snu, masz od godziny 21 do mniej więcej godziny 24. Potem zazwyczaj jest już faza REM, czyli konsolidacja pamięci, a z kolei w fazie głębokiej twój mózg oczyszcza się z toksyn i całe ciało się naprawia i twój organizm produkuje hormon wzrostu. Więc jeżeli chodzisz spać o 23 albo 24, siedzisz w komórce, w telefonie, w telewizorze, to nie dość, że zaburzasz sobie pracę mózgu i pracę neuroprzekaźników, to jeszcze jesteś wystawiony na światło niebieskie, które rozregulowuje ci rytm dobowy, zaburza produkcję hormonów takich jak testosteron, estrogen, prolaktyna i tak dalej i po prostu kolejnego dnia czujesz się jak kupa gówna. Więc moi drodzy, tak obecnie mniej więcej wygląda moja poranna rutyna. Ja też tam dodaję różne inne elementy, żeby to wszystko podkręcać, ale wam o tym będę opowiadał powolutku, bo i tak w ogóle robienie połowa tego już wam da niesamowite efekty. I teraz, co mi daje ta rutyna? Po pierwsze, reguluje moje hormony i neuroprzekaźniki odpowiedzialne za poziom energii, za nastrój, za samopoczucie, za kreatywność, za produktywność i tym samym zdolność do osiągania sukcesów w ciągu dnia. Dwa, dzięki temu, że moje ciało po prostu działa zajebiście, wspiera mnie w realizacji codziennych zadań, więc jestem o wiele efektywniejszy, skuteczniejszy, robię więcej, więc osiągam lepszy efekt. Na przykład na 2024 rok założyłem sobie cel, żeby do końca roku zbudować
publiczność na Instagramie na 100 tysięcy osób, czyli miałem na to 365 dni. Obecnie, jak to dzisiaj nagrywam, mamy 29 lutego, czyli tak naprawdę minęło 8 tygodni, dwa pierwsze miesiące, a ja na Instagramie już mam 110 tysięcy. Teraz właśnie w ten sposób działa ta rutyna, że ona optymalizuje działanie gospodarki hormonalnej, dzięki czemu, że Twoje ciało działa lepiej, Twój mózg działa lepiej, Twój umysł działa lepiej i myśli bardziej w kategorii możliwości i rozwiązań, a nie lęków i problemów, dzięki czemu zamiast widzieć przeszkody, trudności i różnego rodzaju generować sobie wymówki, umysł znajduje rozwiązania. I na tym właśnie polega wysoka efektywność. Jak chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to kliknij w link poniżej i zapisz się do mnie na webinar. Dalej, ta rutyna pomaga mi w pełni wygrać moją pierwszą część dnia, dzięki czemu moja kariera, mój biznes idzie do przodu i moje finanse, a tym samym programuje mój mózg na odpowiednią konfigurację systemu dopaminowego, czyli najpierw trudne, nieprzyjemne czynności, w skupieniu, w koncentracji, bez jedzenia, zimno, bieganie czy tam chodzenie po górach, a dopiero potem nagroda w postaci jakichś węglowodanów, treningu czy wieczornych przyjemności, relaksów. Więc moi drodzy, to wszystko sprawia, że po południu mogę się zrelaksować, odprężyć, wyciszyć, bez presji, bez stresu, bez powinności i bez poczucia winy, że mam coś jeszcze zrobić, albo bez prokrastynacji. Dzięki temu, że do godziny 13-15 jestem maksymalnie produktywny, robię najważniejsze zadania, w drugiej części dnia mogę się po prostu rozluźnić, odprężyć i cieszyć się piękną Tajlandią. I teraz oczywiście pamiętaj, że ta rutyna wymaga tego, żeby sobie wypracować dyscyplinę i konsekwencje i wtedy dopiero będzie Ci dawała efekty. I teraz zobacz, nie porównuj się ani nie kopiuj tej rutyny od razu ode mnie, bo jesteśmy na innych etapach życia, to już robię więcej lat. Chodzi o to, żebyś wziął 1, 2, 3 elementy, wdrożył to, poczuł różnicę, będziesz miał więcej energii, lepiej będzie działała Twoja głowa i będziesz mógł z większą łatwością wdrażać kolejne elementy. Na tym właśnie polega wysoka efektywność według mnie. I teraz opowiem Ci o tym, jakie na przestrzeni ostatnich 6 lat uzyskałem właśnie efekty dzięki stosowaniu tej rutyny. Po pierwsze, wyrwałem się z siłownianego etatu i pracy po kilkanaście godzin od świtu do nocy. 2. Otworzyłem gabinet biohackingowo-dietetyczno-coachingowy, który rozkręciłem tak w 3 miesiące, że miałem kolejki ludzi na 6, 8, 12 miesięcy do przodu i zacząłem zarabiać na tym 4 razy więcej. 3. Napisałem 3, w sumie to 4, bestsellerowe książki, które obecnie w Polsce czytało ponad 100 tysięcy osób. 4. Pozbyłem się zjazdów energetycznych, senności, zamulenia, mgły mózgowej, prokrastynacji i deprechy, czyli zaburzonej gospodarki hormonalnej, insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej, wypalenia nadnerczy, stanów zapalnych w jelitach, IBS-u itd., itd. Całkowicie przywróciłem sobie zdrowie, energię i świetne samopoczucie i mega zdrową, wysportowaną sylwetkę. Więc to jest prawdziwe wow. Zbudowałem publiczność ponad 110 osób na Instagramie i mam plan na 1 000 000 na YouTubie, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożesz, więc kliknij teraz i zasubskrybuj mój kanał, to Ci będę dawał więcej takich zajebistych tipów. Dalej, wyprowadziłem się z Polski, zamieszkałem w Tajlandii, w raju, na wyspie i jak patrzę, wstaję rano, to mam widok na ocean, panoramę miasta, palmy i po prostu mam jedno wielkie wow. Już zaraz będzie widać wyspę. Obrócę się i mamy piękną wyspę Koh Samui, tam jest w środku jeziorko. I finalnie przetransformowałem swój biznes w taki sposób, że pracuję mniej, zarabiam więcej, mam więcej czasu dla siebie, na swoje pasje i na znajomych. Jestem po prostu zakochany maksymalnie w swoim życiu. Więc ta poranna rutyna, o której Ci powiedziałem, jest właśnie elementem mojej metody 5 kroków do wysokiej efektywności. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij w link na dole i zapisz się koniecznie na webinar. No dobra, teraz moi drodzy, zróbmy małe podsumowanie, bo być może część z Was myśli, wow, ale zajebiste, biorę, wdrażam. Część z Was myśli, kurde, fajne, ale czy ja to dam radę u siebie wdrożyć? A być może inna część mówi, kurde, oszalał, to jest nierealne, niemożliwe, ja przepracuję na etacie, gdzie ja będę 2 godziny przerwę robiła. I teraz co w tym wszystkim jest najważniejsze? Zobacz, nie chodzi o to, żebyś kopiował albo kopiowała dokładną rutynę Andrew Hubermana, albo moją rutynę. Chodzi o to, żeby wziąć poszczególne klocki i elementy i zaaplikować je do swojego życia i poczuć realną zmianę nawyków, energii i sposobu myślenia. Więc teraz pod tym filmem ja Ci tutaj umieszczę link, tam możesz sobie pobrać właśnie tą moją rutynę, taką rozpiskę, zobaczyć jak to wygląda i na przykład wdrożyć sobie poranny eliksir mocy, tak? Albo wdrożyć u siebie intermittent fasting, albo gdzieś tam włożyć, wiesz, przesunięcie tej kawy o 90 minut i to już będzie dla Ciebie progres i zmiana. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował, dodał Ci energii, zyskałeś wiedzę, metody, narzędzia, więc teraz mój drogi, moja droga, bierz coś z tego, pobierz PDF-a i wdrażaj do swojego życia. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, testów, eksperymentów, napisz mi, co Ty robisz rano, jak wygląda Twoja poranna rutyna i koniecznie polub ten filmik, zaobserwuj ten kanał, daj mi tutaj generalnie suba i widzimy się w kolejnym odcinku.